Bilans dnia w Radiu Plus Rado. Krzysztof Sobczak, wójt gminy Wieniawa w powiecie przysuskim, jest dzisiaj gościem Radia Plus Radom. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie panie dyrektorze, witam państwa. Panie wójcie, dzisiaj odbyło się spotkanie z oddziałem wójtów gmin Wolanów, Przytyki, Wieniawa. Głównym tematem była rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej. Jak ważne dla wszystkich tych samorządów jest to zadanie? No, zadanie z racji tego, że dotyczy trzech gmin, staramy się zrealizować wspólnie. Tak się złożyło, że na terenie gminy Wieniawa, jak i gminy Wolanów nie ma oczyszczalni ścieków. Te wszystkie nieczystości są odprowadzone systemem sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni w Wólce Domaniowskiej. W tym momencie, z racji tego, że oczyszczalnia działa już na 90% swojej mocy, zachodzi konieczność jej rozbudowy, a wiąże się to przede wszystkim z rozbudową sieci kanalizacyjnych na terenie naszych samorządów, m.in. samorządu Wolanowa, jak i samorządu Wieniawy. Tym samym, żeby zachować jak gdyby tą sieć, która w tym momencie jest wybudowana, razem z systemem oczyszczania, chcemy jak gdyby pozostałe miejscowości również do tej sieci podłączyć, a co w tym momencie jest uwarunkowane tylko i wyłącznie możliwością rozbudowania tej oczyszczalni ścieków. Kto będzie finansował to zadanie? Nie ukrywam, że z racji kosztów jest to zadanie przekraczające możliwości budżetu tych trzech samorządów, stąd też chcemy ubiegać się o dofinansowanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast wkład własny pokryć solidarnie. Na trzy równe części. Na trzy równe części pomiędzy te samorządy zainteresowane rozbudową. Domyślam się, że na razie zadanie jest na poziomie przygotowywania kosztorysu, tak? Tak, jest w opracowaniu dokumentacja projektowa. Ta dokumentacja projektowa została również sfinansowana solidarnie przez te trzy samorządy. A kto zdecyduje o wysokości opłat za ścieki? Jeśli chodzi o wysokość opłat za ścieki, oczywiście tutaj zdecyduje samorząd, na terenie którego jest zlokalizowana ta oczyszczalnia. Kiedy to zadanie mogłoby być zrealizowane? Z perspektywy potrzeb chcielibyśmy, żeby ono było zrealizowane jak najszybciej. Natomiast kiedy to będzie możliwe? No przede wszystkim tutaj kwestia rozpatrzenia wniosku, który zamierzamy złożyć w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Kwestia pozyskania środków. Następnie zapewnienie finansowania we własnych budżetach. I mam nadzieję, po postępowaniu przetargowym, że jeszcze w ciągu tej kadencji samorządu, która w zasadzie się dopiero rozpoczyna, uda się nie tylko przebudować oczyszczalni ścieków, ale jeszcze dodatkowo wybudować sieć kanalizacyjną na kilku nowych miejscowościach, bo to powinno służyć mieszkańcom. Jedno jest także pewne, że uda się wyremontować przedszkole publiczne w Wieniawie, ponieważ dzisiaj nastąpiło rozstrzygnięcie przetargowe. Tak, tak, dzisiaj o 10.30 było otwarcie ofert. Ofert było złożonych po 6 w ramach każdego działania. Ponieważ ten zakres robót był podzielony na oddzielnie wymianę stolarki okiennej i drzwiowej i oddzielnie prace budowlane. Myślę, że kwotą około 800 tysięcy złotych uda się to zadanie zrealizować, co nas bardzo cieszy, ponieważ kosztorys inwestorski grubo przekraczał 1 200 000 złotych. Panie wójcie, samorządy przygotowują się do zmian w zakresie świadczonych usług wynikających z nowelizacji ustawy, m.in. o segregacji odpadów, a więc co czeka Wieniawę? Przede wszystkim zmiana regulaminu odbioru odpadów, regulaminu segregacji tych odpadów. Dojdzie dodatkowo konieczność segregowania tych odpadów na kilka frakcji. A co za tym idzie, przede wszystkim podejrzewamy, obserwując to, co się dzieje w tym momencie w innych gminach, że mogą wzrosnąć koszty odbioru odpadów. Chcemy jak gdyby tutaj wyjść naprzeciw temu zjawisku i rozważyć możliwość selektywnego zbierania odpadów przez powołany do tego podmiot na terenie gminy. Panie wójcie, choć kierowcy ich nienawidzą, statystyki wskazują jednoznacznie, że fotoradary poprawiają bezpieczeństwo na drogach. Jeszcze do roku 2016 każda gmina w Polsce wedle swojego uznania mogła na swoim terenie postawić takie urządzenie. Po 3 latach od odebrania im tego uprawnienia samorządy wołają: oddajcie nam fotoradary. A pana komentarz jaki jest w tym temacie? Pytam, bo Wieniawa leży tuż przy Krajowej 12. Tak, Wieniawa położona przy Krajowej 12
przede wszystkim te dwie miejscowości, Skrzyno i Wieniawa, które no niestety tutaj są beneficjentem, można tak w cudzysłowie powiedzieć, hałasu i przede wszystkim nadmiernej prędkości. Do tej pory w Wieniawie takiego fotoradaru nie było, nie było tego typu urządzenia, nawet wtedy, kiedy można było je instalować. Patrząc z perspektywy poprawy bezpieczeństwa, przy jednoczesnej możliwości poprawy sytuacji dochodowej samorządu, na pewno jest to pomysł godny uwagi. A takowy fotoradar już był w Wieniawie? Nie był. Przed Panem kolejna sesja Rady Gminy w Wieniawie. Obrady odbędą się prawdopodobnie w najbliższą środę. Co przewiduje porządek obrad? Przede wszystkim porządkowanie budżetu na rok 2019. Będziemy już znali wynik finansowy. Wobec tego będzie możliwość podzielenia środków na poszczególne zadania inwestycyjne. Zajmiemy się również tematami związanymi z koniecznością przejęcia przez samorząd działek od Skarbu Państwa. To jest taki temat wynikający przede wszystkim z konieczności porządkowania mienia komunalnego, szczególnie tych działek, które są zajmowane pod drogi publiczne, ponieważ na chwilę obecną działki te nie mają właściciela. Dodatkowo chcemy przyjąć i uchwalić dokumenty planistyczne, m.in. plan rewitalizacji, ponieważ jest już zaopiniowany przez wymagane w tego typu dokumentach jednostki. Będzie także stanowisko w sprawie przebiegu korytarza S12. Chcemy również się przymierzyć tutaj do stanowiska, spójnego stanowiska gminy Wieniawa jako stanowiska samorządowego odnośnie korytarza S12, który w ocenie zarówno Rady Gminy, jak i wójta będzie takim korytarzem najbardziej korzystnym z punktu widzenia mieszkańców. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Jaka jest Pana refleksja z tej okazji? Pytam, bo na swoim blogu napisał Pan o tym wydarzeniu. Tak, no bardzo dobrze, że jest taki dzień, w którym możemy przede wszystkim pomyśleć o tych osobach, które ten krzyż codzienności mają dużo większy niż my. Z tego miejsca chciałbym przede wszystkim życzyć wytrwałości w tym cierpieniu, ale i zdrowia, bo oczywiście to też jest niezwykle potrzebne. Należy tutaj również pochylić się nad tymi osobami, które na co dzień pomagają w tym cierpieniu osobom potrzebującym. Im również życzyć przede wszystkim dużo siły i wytrwałości w tej ciężkiej służbie. A tego życzył Krzysztof Sobczak, wójt gminy Wieniawa w powiecie krzyszowskim. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.